Prawdopodobnie słyszałaś, że gorące zupy działają cuda, gdy na przykład dochodzisz do siebie po chorobie. Wiedz, że terapeutyczne działanie zup okazało się skuteczne w wielu dolegliwościach, a także wtedy, gdy chcesz odpocząć od ciężkiego posiłku i przejść ścieżkę detoksykacyjną. Tak więc w tym filmie wybraliśmy dla Ciebie 7 przepisów na zupy o działaniu leczniczym. Są nie tylko smaczne, ale także przydatne. Ciesz się nimi z przyjemnością. Zupa moczopędna. Do przygotowania potrzebne będą 3 cebule, 2 łyżki oleju, 1 połówka imbiru, 2 pomidory, 1 ziemniak, 1 cukinia, ćwiartka małej kapusty, 8 ząbków czosnku, pół łyżeczki kurkumy, 20 świeżych liści bazylii, 1,5 litra wody, oregano, sól i pieprz do smaku. Cebulę posiekaj i posmaruj oliwą. Następnie dodaj korzeń imbiru, pomidory, ziemniaki, cukinię i kapustę. Ale przede wszystkim musisz pokroić wszystkie składniki na małe kostki. Na koniec dodaj całe ząbki czosnku i przypraw. Następnie dodaj wodę i gotuj zupę przez około 45 minut. Zupa na anemię. Do tego przepisu potrzebujesz 1 cebuli, 2 łyżki oleju, 1 ząbek czosnku, 3 szklanki świeżych liści szczawiu, 1 pieczony ziemniak, 1 litr wody, sól i pieprz do smaku. Podsmaż posiekaną cebulę na oleju, następnie dodaj zmielony czosnek, liście szczawiu i pieczony ziemniak. Niech powstała mieszanka smaży się przez 5 minut, a następnie wlej wodę. Gdy warzywa zmiękną i łatwo się dzielą, wiedz, że zupa jest gotowa. Zupa łagodząca skurcze menstruacyjne. Wszystkiego, czego potrzebujesz, to 1 łyżka oleju, 1 cebula, 1 ziemniak, 3 liście sałaty, szklanka zupy jarzynowej i sól do smaku. Zrumień posiekaną cebulę na oleju, następnie dodaj bulion warzywny i inne składniki. Pamiętaj, aby uzyskać efekt leczniczy, zupę należy podawać z orzechami laskowymi lub prażonymi migdałami. Ożywcza zupa. Do przygotowania potrzebne będą 1 cebula, 1 łyżka oleju, 3 małe czerwone buraczki, pół cukinii, 1 ćwiartka kapusty, 5 szklanek wody, sól do smaku, 1 pęczek pietruszki i sok z połowy cytryny. Najpierw podsmaż drobno posiekaną cebulę w oleju, następnie dodaj pokrojone w kostkę buraczki, cukinię i kapustę. Dolej wodę, sól do smaku i duś warzywa do miękkości. Na koniec dodaj sok z cytryny i drobno posiekaną pietruszkę. Zupa na zaparcia. Do tego przepisu potrzebujesz 1 łyżkę oliwy z oliwek, 500 g szpinaku, 1 średniego selera naciowego, litr wody, szklankę bulionu warzywnego, 1 łyżkę jogurtu i sól do smaku. Najpierw rozgrzej olej w rondelku, następnie dodaj umyty szpinak i pokrojony w kostkę seler. Podgrzewaj na wolnym ogniu, aż zmiękną, a następnie wlej wodę i bulion warzywny i gotuj na wolnym ogniu przez kolejne 15 minut. Nie zapomnij zmielić zupy blenderem, a na końcu dosól. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, podawaj z jogurtem. Zupa detoksykująca. Wystarczą 2 pestki karczocha, 1 sok z cytryny, 1 cebula, 20 g oliwy z oliwek, 200 g świeżego groszku, tyle samo zielonej fasoli, pęczek natki pietruszki, litr bulionu warzywnego, 100 g makaronu, sól i pieprz do smaku. W misce wymieszaj pestki karczocha z sokiem z cytryny, a w drugiej misce drobno posiekaną cebulę z oliwą z oliwek. Dodaj karczocha wymieszanego z sokiem z cytryny, następnie dodaj fasolę, groszek i drobno posiekaną pietruszkę. Teraz wystarczy wlać bulion warzywny i gotować na wolnym ogniu przez około 20 minut. Następnie nie zapomnij dodać makaronu, soli i pieprzu. Na wierzch posyp startym parmezanem, aby wszystko jeszcze lepiej smakowało. Zupa na gorączkę. Do przygotowania potrzeba 30 ząbków mielonego czosnku, 2 marchewki, 2 ziemniaki, kawałek selera, cebula, łyżka masła, 2 łyżki oleju słonecznikowego, 1 łyżka śmietany, 2 litry wody, 1 łyżka natki pietruszki, sól i pieprz do smaku. Wlej olej i masło do rondla, następnie dodaj drobno posiekaną cebulę i podsmaż. Uważaj, aby jej nie spalić. Do podsmażonej cebuli wlej wodę, na wierzchu ułóż marchewkę, ziemniaki i seler i pozostaw na ogniu, ciągle gotując. Na koniec dodaj posiekany czosnek i gotuj zupę jeszcze przez 5 minut,
a następnie posiekaj wszystkie warzywa blenderem. Nie zapomnij posolić i popieprzyć do smaku, a samą zupę doprawić kwaśną śmietaną i drobno posiekaną natką pietruszki.